Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku. W jednym z komentarzy ktoś mnie pytał, ile pali Honda CR-V 2.0 benzyna w mieście. I tam już robiłem jeden odcinek, ale to było latem. Natomiast teraz mamy zimę. Naprawdę sporą zimę. Jest dużo śniegu, bardzo dużo śniegu. Ulice białe. No i jest mroźno. Cały ostatnie, nie wiem, dwa tygodnie chyba był cały czas mróz. W tej chwili jest minus 6. W tej chwili dokładnie jeszcze wam nie powiem, ile pali, bo tylko wam pokażę przeliczenia komputerowe, to co on twierdzi. Czyli słuchajcie, był pełniutki bak, zawsze tankuje przy tym samym dystrybutorze i zawsze tankuje w ten sam sposób. Bak ma teoretycznie chyba 58 litrów, muszę to dokładnie jeszcze sprawdzić. I słuchajcie, praktycznie już jest rezerwa, ale jeszcze rezerwa się nie świeci. Według komputera zostało 47 km do zrobienia. Czyli lada moment włączy się rezerwa. I słuchajcie, na tym pełnym baku, tylko na mieście, naprawdę, szczerze wam to mówię, jeżdżę po Krakowie, tylko i wyłącznie po Krakowie i bardzo krótkie trasy, do pracy mam tylko 6 km. Czyli na tych, w tych mroźnych warunkach auto jest włączane i wyłączane praktycznie cały czas na zimnym silniku. I słuchajcie, na tym całym baku, tylko po Krakowie, zrobiłem 431 km. No i właśnie zaraz będzie rezerwa. Piknie, no chyba, że dzisiaj piknie, no ale na razie się jeszcze nie zanosi. Więc komputer twierdzi, a już robiłem jeden filmik, o ile mniej więcej okłamuje komputer. On, słuchajcie, mniej więcej o 0,304. Czyli on twierdzi, że auto spaliło 11,1, także być może będzie to 11,5 litra, ale tak jak mówię, jutro się dowiemy dokładnie. Żeby nie być gołosłownym, że to było tylko po mieście, popatrzmy, jaka średnia prędkość. 22 km, czyli tyle co nic. Auto cały czas było jeżdżone praktycznie w korka. Więc pytanie, czy to jest dużo? Słuchajcie, jest zima. Cały czas temperatura minus. Ostatnio jeździłem bardzo ostro, bo testowałem, to też pewnie widzieliście w innych filmikach, testowałem opony zimowe w terenie, testowałem system ASR przy bardzo mocnym ruszaniu. I witajcie serdecznie w kolejnym dniu. Właśnie dojechałem do pracy i dosłownie dojeżdżając na parking pod pracą zapalił się fuel low, czyli mamy rezerwę. Co ciekawe, w Hondzie jak jest rezerwa, to wskazówka praktycznie leży na zero. Trochę mnie to denerwuje. No i jesteśmy na stacji, zaczynamy tankowanie. Paliwo w dobrej cenie, 4,59. No i powinno wejść jakieś 49 litrów, spodziewam się. Zobaczymy. No i to jest to, co wam mówiłem, nigdy nie wchodzi te 49 litrów. Rezerwa się zapaliła 6 km temu. Ok, dobiłem do 49 litrów, tak jak zwykle to robię. I teraz czas na kalkulację. Ok, czyli czas na kalkulację. Jestem miło zaskoczony. Komputer tym razem nie przekłamał, a wręcz lekko zawyżył. Czyli jeszcze raz wlałem 49 litrów tam z maluteńkim haczkiem. Zrobiłem 442 kilometry, więc prosta kalkulacja, 49 dzielone na 442 to jest równiutkie 11 litrów, 11,0 spaliła. I tak jak mówiłem na początku tego filmiku, w dniu wczorajszym, cały ten dystans był zrobiony tylko i wyłącznie po mieście Krakowie, na naprawdę krótkich trasach. Tu do pracy 6 km, tu dzieci do szkoły, tu do przedszkola, tu Biedronka i tak dalej, i tak dalej. Więc komputer twierdził, że spaliłem 11,1, a było to 11. Czyli słuchajcie, wczoraj było minus 6, dziś jest minus 5, no generalnie cały czas mamy mrozy. Czyli jak na mrozy, słuchajcie, jak na gabaryty tego auta, jak na silnik 2.0, auto 4x4 i jazda tylko po mieście, zima, krótkie dystanse. Czy 11 litrów to jest dużo? Wydaje mi się, że nie.
jeśli cały czas właśnie porównamy to do tej Fabii, co mówiłem, mojej nieszczęsnej, znaczy nie nieszczęsnej, ona była bardzo dobra, nie psuła się, tylko silniczek 1.4 i paliła 9, a myślę, że w takich